Dzisiaj wyjątkowo omawiać będę dwie książki. Skupię się na, a tematem tego odcinka będzie jak opowiadać o Polsce czasu przełomu. Pierwsza pozycja to jest scenarzysta Czesława Bieleckiego, a druga to czytadło Tadeusza Konwickiego. Zapraszam się do tego odcinka. W scenarzyście poznajemy Franka, Amerykanina, który przyjeżdża do Polski, by stworzyć scenariusz opisujący biografię Ala, znanego opozycjonisty, który niestety już nie żyje. No i Franka zadaniem jest stworzyć wciągającą opowieść biograficzną. Po wstępnym researchu Frank orientuje się, że w zasadzie jest to bardzo trudne zadanie, że te wszystkie elementy składowe jego biografii są nieprzystające. Jest bardzo trudno przełożyć ten czas komuny, walki z komuną na język, na sztywny, schematyczny język filmu. On parę razy mówi o tym, że to trzeba przeżyć, czy jego rozmówcy mu też mówią o tym, że to trzeba przeżyć, by zrozumieć, a przecież to jest coś wyjątkowego, a ludzie chcą oglądać filmy o tym, co już znają. Dostajemy też migawki z tego czarno-białego świata i patrzymy, że w zasadzie również za komuny można było wieść ciekawe życie. Al serwuje nam tutaj już pośmiertnie ciekawe przygody, skoki na linie z balkonu, tutaj ukłon w stronę parkurowców i inne tego typu sensacyjne wydarzenia. Czasem te wszystkie rozmowy, które prowadzi Frank, są trochę naciągane. Ściąga gdzieś jakiegoś właściciela firmy budowlanej z głębi, z interioru Stanów Zjednoczonych do Nowego Jorku, do strefy zero. Prowadzą bardzo nadętą rozmowę i w pewnym momencie Frank mówi do rozmówcy: nie przejmuj się, i tak będzie grał ciebie aktor. Mam wrażenie, że w pewnym momencie Frank po prostu staje się Polakiem, zaczyna lubić Polskę, jest zafascynowany Polą, zaczyna lubić, utożsamiać się w zasadzie z mentalnością Polaków. Jest pełen podziwu dla ludzi, którzy porywają się w zasadzie do beznadziejnej walki. I to jest ten moment, kiedy on ponosi porażkę jako scenarzysta. On gubi się w tym gąszczu faktów, nie potrafi dojrzeć lasu, on widzi konkretne drzewa. W pewnym momencie pada takie sformułowanie, że właśnie, że ta rzeczywistość wyrywa się, jest większa niż ramy, które starają się narzucić filmowcy. I kilkukrotnie też odnosi się do schematu, że schemat podróży bohatera, ci, którzy wystarczy wpisać, nie wiem, podróż bohatera Christian Vogler, i jest tam krótki, jest to bardzo krótki, powtarzalny schemat podróży bohatera, który zostaje wyrwany ze swojego codziennego świata. Najpierw odmawia tego questu, w końcu przyjmuje wyzwanie, rusza na podróż, ponosi porażkę, spotyka mentora, później następuje zdobycie świętego Graala, no i powrót z problemami do świata, powiedzmy do świata wyjściowego, ale kluczowy w tym schemacie jest oczywiście, kluczowa jest metamorfoza bohatera. Jak to wygląda w przypadku pracy Franka? Mniej więcej tak. To jest jakby rozpisanie taktyki przez Jacka Gmocha. Tu jest multum strzałek, multum ślepych zaułków. W zasadzie scenarzysta jest obrazem porażki autora, czy tytułowego scenarzysty Franka, i autor stara nam się powiedzieć, że niemożliwym jest sprowadzenie wydarzeń w Polsce z czasu przełomu do uniwersalnego języka, że ta rzeczywistość rozbija ramy. No i przechodzimy teraz do czytadła Tadeusza Konwickiego. Czytadło rozpoczyna się jak klasyczny kryminał. Mamy ciało, mamy podejrzanego, policja, dochodzenie, ale wkrótce, bardzo szybko orientujemy się, że w zasadzie to jest pastisz kryminału, że
te konwencje z biegiem, w trakcie rozwoju fabuły, te konwencje się zmieniają. Mamy multum przewijających się, przemielanych przez Konwickiego konwencji. No i z więzienia jest oswobodzony dzięki kaucji główny bohater. Kaucję wpłaca niejaki Toni Mickiewicz. Nie wiemy, kto to jest. Toni dopiero roztacza swoją opowieść. Opowiada o tym, w jaki sposób doszedł do swojego majątku, doszedł do ogromnych pieniędzy, których wszyscy w Warszawie mu zazdroszczą. I w zasadzie jego opowieść jest z jednej strony klasyczna w polskiej, powiedzmy, w polskiej narracji, czyli był zesłańcem, przeżył w Workutę bodajże i to jego cierpienie był w stanie spieniężyć. Tworzy dla Amerykanów mających problem z wypróżnianiem, tworzy teorię, w zasadzie metodę praktycznego wypróżniania się, które pozwala optymalizuje ten proces i wprowadza patent na wypróżnianie i każdy Amerykanin wypróżniający się musi odprowadzać mu konkretny procent. Tu mamy oczywiście, znowu to jest pastisz, Konwicki bawi się formą, pokazuje, że ta nasza potrzeba opowiadania o Polsce w zasadzie sprowadza się do tego, że jeśli moglibyśmy zrobić to jakimś skrótem i spieniężyć to cierpienie nawet w taki trywialny sposób, to chcielibyśmy to zrobić i nam chodzi o to, żeby zarobić tą opowieścią, zarobić, żeby cierpieć za miliony, ale za miliony monet. Czy cierpienie uszlachetnia? Nie do końca. Tu jest właśnie polemika z tą teorią. Chodzi o to, by cierpienie w końcu było docenione. Jak można docenić cierpienie? No właśnie pieniędzmi. Kapitalizm. Kapitalizm wkracza w tę szarzyznę Warszawy. Ludzie próbują się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Sąsiad, który był donosicielem czy ubekiem, pyta się narratora, czy teraz jesteś szczęśliwy, walczyłeś o demokrację, wszystko, znam twoją korespondencję i co, jesteś szczęśliwy, czy tak jest lepiej? Z jednej strony mamy takie pewnego rodzaju pomieszanie rzeczywistości. Każdy jest podobny do kogoś. Ten zwrot, ten był podobny do, pojawia się kilkanaście, może kilkadziesiąt razy. Narrator chodzi po Warszawie niczym Dante po piekle. Napotyka jakieś burdy. Mamy sobór słowiański. Ten świat jakby wypada z ram i główni bohaterowie, znaczy bohaterowie, ktoś, kto jest jednego dnia policjantem, następnego dnia jest dziennikarzem, później politykiem. Wszystko się dzieje, wszystko jakby nastaje pewnego rodzaju chaos i jedyne stałe punkty to jest miłość i śmierć. Można by tak odczytywać tę powieść. Przy czym Czapliński zwraca uwagę na to, że w zasadzie ta powieść to jest autoterapia Konwickiego. Czasem po prostu pisarz musi pobawić się różnymi konwencjami, musi sam spróbować odnaleźć się w nowej rzeczywistości, a czasami po prostu pobawić. I tak właśnie odczytuję czytadło Konwickiego. O ile w scenarzyście Bieleckiego widzimy konfrontację, nieudaną konfrontację scenarzysty Franka z rzeczywistością, Bielecki stara nam się pokazać, że to wszystko jest bardziej skomplikowane niż nam się wydaje. Posługuje się tutaj takim językiem Derridy, można powiedzieć, że ta rzeczywistość jest bardziej złożona i nie wpisuje się w nasze schematy. To znowu Konwicki w czytadle mówi, patrzcie z jaką łatwością pobawię się różnymi konwencjami. Mamy, jak już wspominałem, mamy kryminał, mamy wątek polityczny, mamy opowieść biograficzną człowieka sukcesu. I jeszcze kilka innych. Generalnie jakby ten świat jest
jednym wielkim podrobieniem. Wszyscy są podobni do kogoś. Ten narrator chodzi po Warszawie, spotyka w zasadzie... To jest opowieść składająca się z takich mini plagiatów i w końcu wykończony główny bohater kładzie się i budzi się w punkcie wyjścia. Nie ma siły. I w zasadzie widzimy, że na różny sposób, ale te obie książki mówią to samo. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że spodobał Ci się. Jeśli tak, to daj proszę łapkę w górę. Zasubskrybuj ten kanał, by nie przegapić kolejnych moich materiałów. Dzięki, cześć.